Co zrobić w momencie, kiedy chcecie kupić produkt do testów, ale nie możecie go znaleźć w żadnym sklepie? Kupić 24-pak? Prawda? Prawda? To jest to, co właśnie zrobiłem. Także pozdrawiam serdecznie, no i oczywiście witam z tej strony Cube, a oto test dzika arbuzowego. Tak jest, moi drodzy, w końcu i ten test pojawił się u mnie na kanale. No i co tu dużo mówić tak naprawdę, jest to kolejny wariant dzika, czyli energetyka O2K, warszawskiego koksa, czyli ekipy influencerów, youtuberów i tak dalej. No generalnie są to energetyki dla sportowych świrów, ponieważ mają zero cukru, zero kalorii, no i 200 mg kofeiny. Potężna zawartość w dzisiejszych czasach. Słyszałem różne opinie na temat tego dzika. Jedni mówią, że jest taki sobie, drudzy mówią, że jest super, a trzecie osoby mówią z kolei, że jest słaby. Także no mi zostaje jedynie to sprawdzić. Pucha wam się kręci, mimo tego, że te puszki nie różnią się wyglądem. No tutaj po prostu jest czerwono-zielony design. No ale pokazuję, no bo pokazałem kiedyś na początku, to czemu mam tego i teraz nie robić. No ale otwórzmy to, bo tego jesteście ciekaw najbardziej, także próbujemy. Kolor jaki jest, każdy widzi, jest to taki no blado-czerwony po prostu kolor, w sumie bardziej taki różowy. A jak to pachnie? Szczerze mówiąc, jest to ten taki właśnie na maksa sztuczny arbuz w tym, co mnie kompletnie nie dziwi, no trudno jest uzyskać jakby ten zapach konkretny. No to zostaje przetestować smak. No, powiem wam tak. Na pewno to nie będzie topka dzików, no bo niestety arbuz to jest bardzo trudne podłoże. Jednakże jest to dobre. Jak na arbuzowe energetyki, to jest to naprawdę dobre podejście. No, powiedziałbym nawet bardzo dobre, szczerze mówiąc. Oczywiście, żeby nie było, nie smakuje to jak naturalny arbuz, bo jest to praktycznie niemożliwe, mi się wydaje. Aczkolwiek czuć maksymalną esencję smaku i nawet jest to dosyć kwaśne, o dziwo, czego bym się nie spodziewał po arbuzie. Aczkolwiek pasuje tutaj bardzo dobrze, także no, fajnie sobie poradzili. I na przykład no, ten Tiger arbuzowy oryginalny to nie ma podjazdu, myślę do tego. Albo jakiś inny arbuzowy energetyk, który mi przyjdzie do głowy, no to... No, to jest po prostu duża konkurencja, myślę, w tym przypadku. I faktycznie udało się ekipie WK stworzyć dobrego arbuzowego energetyka. Wciąż jest daleka droga do perfekcji, myślę w tym. Aczkolwiek to jest naprawdę bardzo dobra próba. I mogę polecić, no i oczywiście nie żałuję tego, że kupiłem 24-pak. Co ciekawe w ogóle, to cena za puszkę przy zakupie tego 24-paka wyszła mniej więcej tak samo jak w tym Lidlu. Chyba tam 5 groszy taniej za puszkę wyszło, no ale no... No, 24-pak. No po prostu musiałem to kupić, żeby zrobić test tego, no bo no nie będę płacił za inną puszkę. Plus jeszcze dostawa, no... No, także podjąłem ryzyko, opłaciło się, więc jestem zadowolony. No to tyle, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie ocenę pozytywną, jeżeli nie, to ocenę negatywną. Komentujcie, co myślicie o tym dziku arbuzowym, bo moim zdaniem naprawdę dobrze wyszło. Subskrypcje, jeśli interesują was materiały na temat Energoli i nie tylko, bo ostatnio ruszyłem bardziej z aktywnością, to może zachęcę więcej widzów do oglądania. No i pamiętajcie o tym, żeby subskrypcja była z dzwoneczkiem, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, no bo YouTube ma z tym różnie. Zachęcam was również do zajrzenia na Kubę serwera, czyli mój serwer na Discordzie, na którym udziela się community kanału. No i też tam jestem, rozmawiamy na wszelakie tematy i generalnie jest miła atmosfera, także zapraszam. No i wbijajcie też na moje socjalne media, które są z tej strony. Tam postuję takie raczej prywatne życie, oczywiście na Instagramie na storkach, a na Facebooku powiadomienia o filmach są, zresztą na Instagramie też, no znacie tę śpiewkę, nie będę się za długo przeciągał.
No dobra, także tyle mojego gadania. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye bye! Dobry. Stwierdziłem, że poradzę się opinii ekspertów. Także proszę spróbować. Dobrze. No mocno arbuzowy zapach. Dobra, no dalej. Smakuje? Arbuzowo. Okej, okay, a siedzi czy nie siedzi? Czekaj. Muszę stoi. Ogólnie bym powiedział tak. Smakuje jak cymbark arbuzowy. Dobra. Koks. Świetnie. Dobra. Ekspert numer 2. Witam Państwa. Nie za bardzo gazowane. Ciężko jest wspomnieć o czymkolwiek, o czym poprzedni pan nie wspomniał. Zapach arbuzowy. Smak też. Trochę mniej intensywny niż cymbark arbuzowy. A smakuje? Dobrze? Źle? Średnio? Znakomicie. Okej, okay, dziękuję. Powiedz ekspercie numer 3, co myślisz? No. Dobre. Dziękuję.